Felicja jest taką fajną dziewczyną, że ja też bym chciała mieć taką siostrę. Więc by mi wszystko wybaczyła. I myślę, że do tego doszła właśnie moja siostra serialowa, Beata. I coraz lepiej nam idzie. I muszę powiedzieć też, że dużo lepiej nam się to gra. Ciężko nam szło z początkiem, kiedy musiałyśmy grać, że się nie lubimy, a teraz coraz lepiej. To na pewno był dla mojej postaci, dla Beaty, bardzo trudny czas. Bo ona wróciła z tego Londynu po to, żeby odzyskać Maxa, żeby być w szpitalu, żeby ojciec się nią zajmował. Natomiast tu się okazuje, że pojawia się jakaś inna kobieta. Nie ma nic, zabrała narzeczonego, zabrała ojca i co? Tak, i Beata nagle została taka zupełnie sama. Natomiast myślę, że Beata też dojrzewa. To jest też dla niej taki czas, gdzie ona musi dojrzeć. Musi zrozumieć, że życie nie kręci się wokół niej. Czyli zdajesz sobie już sprawę, że nie odzyskasz tego Małaszyńskiego, tak? Tak, po prostu Beata dochodzi do wniosku, że nie ma to sensu, musi znaleźć inny obiekt seksualny. Czyli będzie plaster, będzie plaster, dobrze. Oczywiście, Beata nie potrafi żyć bez mężczyzn. To jest taki typ kobiety, która potrzebuje zawsze jakiegoś mężczyzny, jakiegoś adoratora i szuka.